ma żadnych sekretów, po prostu myślałem, że ten mecz będzie zupełnie inaczej wyglądał. Pozwoliliśmy sobie na wiele. No i niestety no, to, co żeśmy tydzień temu grali w obronie, a dzisiaj to naprawdę to takie granie weekendowe. 17 bramek do przerwy, to naprawdę to jest bardzo dużo. Nie pomogliśmy bramkarzom nic, oni za dużo też nie wnieśli. Natomiast na ten mecz wystarczyło te pierwsze 15-16 minut drugiej połowy, gdzie żeśmy wyszli na 4 i później już cały czas była kontrola. No ale jeszcze zdarzają się takie głupie błędy, gdzie po prostu nie można sobie na to pozwolić. W ciągu 2-3 sekund gubimy piłę, zamiast uspokoić, ustawić. To wszystko, co było ustawione, kończyło się przynajmniej pozycją. Natomiast takie podanie do ręki przeciwnik to wykorzystał. Fajnie, że powalczyli, natomiast my musimy dużo rzeczy poprawić, żeby po prostu to inaczej wyglądało. Przede wszystkim obrona, gdzie po prostu to jest klucz do zwycięstwa. Jeszcze nas czekają trudniejsze spotkania i na pewno trzeba się będzie o wiele więcej napocić. No cóż, no przyjechaliśmy tutaj do Zabrza powalczyć. Nasze założenia zostały po części zrealizowane. Przegraliśmy po walce, mecz się powinien podobać. Była to cios za cios, no walka szybka, dużo biegania. Też jesteśmy troszeczkę osłabieni, bo teraz 2 dni z rzędu, piątek, sobota graliśmy turniej w Mielcu i nie przyjechało mi tutaj 3-4 zawodników, chociaż młodszych, ale takich perspektywicznych, które można było powiedzieć, że na niektórych pozycjach brakło. Ale cóż, no jestem zadowolony, bo wiadomo, nie jesteśmy faworytem tej ligi, ale tutaj z meczu na mecz gra tych chłopaków jest coraz lepsza, coraz bardziej układa się. I powiem tak, że tak to w żargonie, że można to oglądać, jak mecz trwa 60 minut, no to mamy 50, 52 minutę, żeśmy już osiągnęli, który co mecz mógł się podobać, no i niestety potem się posypała parę błędów niepotrzebnych, ale to pewnie jest też wynikiem zmęczenia, bo jak, no, z braku laku no, musimy grać po 50 minut, po 60 niektórzy grają, no ale ogólnie mówię, zawody powinny się podobać i oby te postępy były dalej coraz szybciej i coraz więcej i doczekamy się następnych zwycięstw. Najbliższe tygodnie to mamy święta. Święta wiadomo jak jest z halami, ale wtedy są pozamykane, jakoś trzeba będzie to posztukować. Wiem, że na weekendzie gramy z Pałacem Młodzieży Tarną. No wiadomo, to jest finalista Mistrzostw Polski. Ale mówię, no z każdym można wygrać, z każdym można przegrać, ważne, żeby było po walce. Wiadomo, że my tutaj nie idziemy na jakieś awanse do pierwszej ligi, tylko moim zadaniem jest ogrywać tych chłopaków, żeby byli mogli oni w razie potrzeby zasilić tam zespół pierwszy, może gdzieś indziej zagrać. W każdym razie mają się ograć i ma to być charakter sportowy i trzeba się cieszyć, że na razie chcą i nie trzeba nikogo prosić, sami są chętni. Co na ten temat więcej nie muszę mówić.